poranek to taki moment w ciągu dnia, w którym to planujesz, w którym nabierasz sił. Poranek z czasem seniora ma na celu pobudzić, zmotywować i zainspirować Cię do działania. Ja nazywam się Małgorzata Kospin i będę Ci towarzyszyć w każdym z tych poranków. Zatem zachęcam do oglądania. Już teraz proszę Cię także o subskrypcję, o wciśnięcie na dzwoneczek, a będziesz na bieżąco z tym wszystkim, co dzieje się na moim kanale. Zaczynamy! Witam Was serdecznie w kolejnym poranku i o poranku. Ja nazywam się Małgorzata Kospin i zachęcam Was do tego, żeby zostać ze mną do końca w tym poranku. Dzisiaj będziemy mówić o osobach niewidocznych. Kto to jest tą osobą niewidoczną i dlaczego akurat jest niewidoczny? O tym powiem w tym dzisiejszym poranku. Nie tak dawno, z pewnością może część z Was wie, że należę do towarzystwa gerontologicznego i właśnie nie tak dawno, bo może kilkanaście miesięcy temu, zdarzyło się tak, że kiedy mieliśmy spotkanie właśnie w towarzystwie gerontologicznym, pan, który należał do tego towarzystwa przez naprawdę wiele, wiele lat, musiał nam oznajmić smutną wiadomość, że no po prostu odchodzi z powodów zdrowotnych. Niestety musiał zawiesić swoje członkostwo w tym towarzystwie. Jedno, co powiedział i co bardzo mnie jakoś tak poruszyło i dzięki czemu tak naprawdę wróciłam do teorii niewidoczności, to było to, że właśnie wspomniał o tym, że czuje się niewidoczny w społeczeństwie. Kiedy idzie przez ulicę, czuje, że nikt na niego nie patrzy. Czuje, że nikt na niego nie zwraca uwagi. Pan był w wieku może 75 lat, nie wiem dokładnie, tak mi się wydaje. Nigdy nie rozmawialiśmy o swoim wieku. Natomiast to, co powiedział, bardzo mnie poruszyło. W teorii właśnie gerontologicznej jest jasno i wyraźnie zaznaczone, że kiedy osiągamy pewien pułap wiekowy, tak naprawdę społeczeństwo nas ignoruje, nie widzi nas. Stajemy się dla osób, dla przechodniów, stajemy się niewidzialni. Trochę tak kojarzy mi się to, jak byłam dzieckiem i sobie myślałam, że jakbym miała taką niewidzialną czapkę i bym mogła ją zakładać, to bym mogła tyle psot narobić, że ho ho. Tak, teraz okazuje się, że kiedy jesteśmy właśnie w wieku dojrzałym, społeczeństwo nie zwraca na nas uwagi. Jesteśmy niezauważeni, jesteśmy niewidzialni wręcz dla drugiej osoby. To, co powiedział właśnie ten pan, który mówił o swoim doświadczeniu niewidzialności, to, że osoby, kiedy na niego patrzą, spuszczają wzrok. Kiedy spojrzą mu prosto w oczy, zaraz uciekają w inną stronę. Dlaczego tak się dzieje? No, teoria mówi o tym, że osoby młode nie chcą się do końca utożsamiać, boją się trochę starości, boją się dojrzałości, nie chcą widzieć zmarszczek, nie chcą widzieć zmęczonych oczu, nie chcą widzieć siwych włosów. Stąd też uciekają, właśnie są te zachowania, ucieczki wzrokiem, patrzenia gdzieś w dół i poczucia, że człowiek jest niewidzialny. Chciałabym, żeby poprzez ten dzisiejszy poranek, żebyśmy się zastanowili chwilę, czy my kiedykolwiek w naszym życiu mieliśmy takie doświadczenie: jestem niewidzialny. Może to doświadczenie nie tylko spotykać osoby dojrzałe, może spotykać je także osoby niepełnosprawne, osoby chore, osoby jakieś z trudnościami w poruszaniu się. Zatem zachęcam Cię dzisiaj do tego, żebyś tak chwilę zastanowił się, czy doświadczyłeś
przede wszystkim tej niewidzialności w swoim życiu, a drugie to, czy tak naprawdę ci to przeszkadza? Czy to jest coś, co jest dla ciebie trudnym doświadczeniem? Dla tego pana, o którym mówię od samego początku, było to bardzo trudne doświadczenie. On zawsze był osobą, która była na piedestale, był kierownikiem, był szefem, stąd też kiedy i był cały czas tak naprawdę zauważany przez innych ludzi. Jego zdanie, on sam bardzo się liczyło i on sam się bardzo liczył. Ludzie się z nim liczyli. Kiedy no właśnie odszedł na emeryturę, kiedy przestał być już kierownikiem, szefem, nagle się okazało, że zaczął doświadczać niewidzialności, która była dla niego bardzo niewygodna. Natomiast zadanie dla ciebie, po pierwsze, czy widzę, że jestem niewidzialny, że mam takie uczucie niewidzialności, to jest jedno, a drugie, czy to uczucie mi w czymkolwiek przeszkadza, czy nie robi to na mnie żadnego wrażenia, albo może mam jakiś sposób, żeby sobie z tym poradzić, z tą niewidzialnością. Jeżeli tak, to oczywiście zachęcam cię do komentarza. I to tyle w tym dzisiejszym odcinku. Niewidzialność bardzo często dotyka właśnie osoby dojrzałe. Jednak nie powinniśmy się tak naprawdę na niej skupiać, ale skupiać się nad swoim życiem, nad tym, w jaki sposób my chcemy żyć, w jaki sposób my chcemy widzieć innych ludzi, jak my chcemy postrzegać, na co my chcemy patrzeć. Może bardziej właśnie w tym kierunku powinniśmy zwracać swój wzrok i w tym kierunku iść. Do tego was dziś niezmiernie zachęcam. Życzę wam wszystkiego dobrego i tego, żebyście zawsze mieli poczucie, że jesteście ważni. Dla mnie jesteście. Także dziękuję wam za każdy kciuk w górę i każdy komentarz. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i życzę wam dobrego dnia. Małgorzata Kospin.